25 lat pod ziemią. Różne funkcje pełniłem. Zaczynałem jako elektromechanik przy obsłudze lokomotyw dołowych. Potem, jak już mogłem, zapisałem się do ratownictwa górniczego. Zostałem ratownikiem i przez 18,5 roku byłem czynnym ratownikiem górniczym. Najczęściej pracowałem w zastępie dyżurnym pod ziemią, czyli takie górnicze pogotowie pod ziemią. To było 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. W miesiącu mieliśmy jedną niedzielę wolną w tych minionych latach. Nigdy nie było wiadomo, która jest wolna, bo jedna była planowa, jedna rolkowa, zadaniowa, także chodziło się na okrętę, żeby N-ki nie zrobić. N-ka, nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, kosztowała górnika czasami 3 wypłaty, więc trzeba się było pilnować. Nowo przyjęty, który przychodził na kopalnię, zawsze miał jakieś niespodzianki. To mu się spodnie związało na haku w supeł, żeby miał problemy z rozwiązaniem później. Sam zjazd pod ziemię to już jest dla kogoś, kto pierwszy raz zjeżdża, no, przeżycie. Jak się nam taki nowy trafił, a to od razu było widać, że to werbus, bo czyste ciuchy, jeszcze metka na kołnierzu. Na ogół to mieli miny dziarskie, ale chód taki mniej pewny. No, klatka jak ruszała, to nie winda w wieżowcu. Maszynista wyciągowy na ogół miał ciężką rękę. Jak dostał sygnał gotów, to wajcha do przodu i klatka znikała pod ziemią, więc młodemu się coraz większe oczy zaczynały robić. Najmniej przyjemny moment to jest mijanie się klatek w szybie. To tak jak pocisk lufi armatni, gwałtowne sprężenie ciśnienia. Klatką wali po prowadnikach, uszy się zapychają i młody się zawsze wtedy dary. Jezu, co to? No i zawsze ten sam numer. Zakręt, trzymaj się. Zawsze się łapali. Także nie było takiego, który się nie dało brać. Mój dziadek i wujek pracowali kiedyś w kopalni. To wtedy jeszcze była kopalnia we Pobrzuszowych Gorcach. I raczej dobrze wspominają ten okres. Byliśmy głównie dlatego rozpoznawalni. Teraz na przykład, gdy ja mówię znajomym, że jestem z okolic Wałbrzycha, to mówią kraina szybów. No, kiedyś to była rzeczywiście kraina kopalni, węgla. Mieliśmy się czym chwalić. Wszyscy moi wujkowie i stryjowie i ojciec oraz dziadkowie, wszyscy pracowali w kopalni, więc to nie było wcale fajne, jak oni szli pracować, bo zawsze mogli nie wrócić. Niestety, taka to praca była. Dlatego ten, kto nie miał z tym do czynienia, to może dla niego to jest jakaś przygoda, ale dla tych, których to dotyczyło, to jest bardzo trudna i ciężka praca, która zabiera ludzi po prostu. Szychta rodzinna to właśnie tutaj, w naszej kuźni, to jest pierwszy dzień Festiwalu Tradycji Górniczych. To są gry i zabawy dla całych rodzin, oczywiście których kanwą są tradycje górnicze. To czemu każdy w rodzinie miał kogoś związanego z górnictwem. Jeżeli nie górnika, to około górnictwa, bo wiele zakładów pracy w Wałbrzychu produkowało również dla kopalń. Tak więc każdy praktycznie w swojej rodzinie, czy to dziadka, czy jeszcze wcześniej miał z górnika. Dla górników, którzy z nami współpracują, tworzą ten festiwal, to jest sentyment. Natomiast dla tych dzieci to jest to obcowanie z tradycją górniczą. Się przychodziło tu do warsztatu, jak się wywoziło, na tympę narzędzie, tu się oddawało do kuźni, żeby kowale wyklepali tę tympę kilof, tą tympą siekierę, tą piłę wyłoszczyli i na drugi dzień przed zajazdem się już wyłoszczone, wyklepane narzędzie pobierało do pracy. Wcześniej mówiłem, że do kopalni nie pójdę, ale niestety zawód górnika tak mnie wciągnął, że zostałem w tym zawodzie do 1986 roku, odchodząc na emeryturę. W każdą barburkę spotykamy się, jak się mówi, na każdej kopalni miało się jakiegoś kolegę i w czasie karczmy piwnej opowiadamy sobie, jak to kiedyś bywało, jak się zajeżdżało. Nieraz trzeba było i dłużej zostać, nieraz trzeba i po dwie zmiany przepracować. I ciekawe wspomnienia, jak to się mówi, jakoś nikt tego nie żałuje.
pierwsze lata po upadku kopalń, no to praktycznie no to katastrofa, koniec miasta. Bo kopalnie kopalniami, ale zaczynały siadać koksownie. Cały przemysł pomocniczy to było górnicze miasto, więc ci ludzie zaczynali wyjeżdżać stąd. Miasto wyludniło się, można powiedzieć. Te pieniądze, które dawano górnikom przy tych odejściach, te słynne 500 milionów na tamte pieniądze, no brali te pieniądze ci, co mieli mniej lat pracy i zdziwili się na przyszły rok, jak weszły progi podatkowe i 40% musieli oddać. Większość z nich nie miała już tych pieniędzy, więc to się tragicznie czasami kończyło. Kilka samobójstw. Dużo górników, którzy pracowali w naszych kopalniach, to byli chłopcy, którzy przyjeżdżali tutaj za pracą. Zostały rodziny poza Wałbrzychem w innych rejonach Polski, często gospodarstwa jakieś, więc mieli do czego wracać. Część z nas potrafiła się przekwalifikować, istnieje, funkcjonuje. Wielu to się nie udało, więc koniec naszego Zagłębia to taki tragiczny czas praktycznie dla naszego miasta. Ja teraz do każdego z was podejdę, każdy z was wstanie i ja sprawdzę stan umundurowania, ok? Może to gdzieś w głowie zostaje u ludzi, którzy tym się zajmowali, a tak myślę, że ciężka praca tam na dole wiąże tych ludzi. I na pewno tak jest. I stąd właśnie jakby konieczność spotykania się ciągle, żeby wspominać, bo tu dużo ludzi jest związanych z tym. Właściwie wszystkie rodziny w jakiś sposób powiązane są z tym górnictwem, a nasza szkoła jest byłą szkołą górniczą. Tu kierunki górnicze były od początku. I myślę, że właśnie dlatego nasza szkoła pomaga w kultywowaniu tych tradycji górniczych. Panowie, ręka w górę. Czy ktoś z was planuje pracę w górnictwie, zjechać na dół w przyszłości? Jedna osoba. Chciałbym zostać górnikiem. Górnikiem na Śląsku, czy górnikiem w kopalni gdzieś za granicą? Górnikiem tutaj, blisko Lublina, KGHM. Ktoś z twojej rodziny pracował pod ziemią, tu w Wałbrzychu albo okolicach? Tak, mój wujek był elektrykiem i mój brat jest ratownikiem górniczym. Czyli kopalnię masz we krwi. Można tak powiedzieć. Jak się wyciąga mundur i trzepie kurz z niego. To co wtedy się dzieje? No nie wiem. Przyjemność jest jednak się pokazać, bo był taki czas, że wszyscy pochowali mundury, nikt nie chodził. A jak ktoś szedł w mundurze, to się przemykał tak jakby w podziemiu, pod ścianami bloków, żeby go nikt nie widział. A teraz jednak nosimy to z dumą, nasze mundury. To nie był taki miód. Ciężka praca się zajeżdżało, a jak się wyjechało, to był Czech szczęśliwy. Jak stopę wyszedł z klatki, położył stopę na ziemi, to już było dobrze. My tu szanujemy się samego siebie. Chcemy doprowadzić do tego momentu, żeby było jak kiedyś, nie? Jak przychodził człowiek, wyjeżdżał z dołu, było coś innego. Dlatego też chodzimy po szkołach, po przedszkolach, próbujemy to uświadomić to, żeby ta tradycja nie zaginęła, a to jest dużo. To była połowa mojego życia, można powiedzieć. Pracowałem i na kopalni, pracowałem w przedsiębiorstwie robót górniczych, to mój były szef, pan inżynier Mikołajczyk, tak. Był moim kierownikiem rejonu, zaczynałem pod jego kierownictwem pracę w przedsiębiorstwie robót górniczych. Tylko, że nas tak mało już jest, tylko trójka była w przedsiębiorstwie. Nie, więcej było. Był Krzysiu Liberacki, był Liberacki. Pawełczyk, ja. Ale na karczmie będzie więcej. Świadkowie odejdą, ale tradycja, historia, duch, symbolika, emocje, myśli, wspomnienia powinny pozostać i żyć. Zjeżdżałem pod ziemię, podobnie zresztą jak inni koledzy lekarze. Byłem również ratownikiem górniczym. Poczułem, na czym to wszystko polega. I to jest znacznie głębsza sprawa, nie tylko mierzona kilkuset metrami głębokości szybów, ale znacznie głębsza sprawa w duszy człowieka, w emocjach,
w pamięci, niż tylko to, że wydobywano węgiel i że się go nie wydobywa. Górnictwo to jest taki chamski sport dla twardych ludzi, którzy potrafią z siebie coś dać. Może ja byłem bardzo przejęty tą pracą, bo nawet doszło do tego, że później dostałem zawał, nie, na dole jako kierownik oddziału. Nie? To była mechanizacja u nas. Nie? Tośmy fajerowali bardzo dobrze. Teraz pomału zaczynamy wstawać z kolon. Jak ja mówię, turystyka pomaga bardzo i stara kopalnia to przykład właśnie. Funkcjonuje przepięknie, coraz więcej ludzi nas odwiedza. Wskrzesiła tradycje górnicze. No i stara kopalnia dała nam to drugie życie. Właśnie tutaj możemy się realizować. Na tej starym muzeum jeszcze pracowało nas tutaj kilku, którzy w tej chwili zostałem chyba sam z tych przewodników. Niestety koledzy starsi ode mnie już nie są w stanie działać jako przewodnicy, ale właśnie w momencie, jak uruchamiano już starą kopalnię w nowej odsłonie, no nasz prezydent tutaj zadziałał pięknie, dr Szełemej, i wyszukał nas sobie, zaprosił do siebie, zaproponował pracę tutaj. No udało się to pięknie. Jest na tutaj w tej chwili 7 autentycznych górników. Sami się czasami śmiejemy, że my tu też eksponatami jesteśmy w tym muzeum, ale właśnie w różnych specjalnościach jesteśmy. Każdy ma swoją działkę bardziej opracowaną i przekazujemy tą historię, tradycję dla wszystkich już w tej chwili. Ma pan już węgiel we krwi? Już zawsze ta kopalnia będzie? To już chyba zostanie. Tego się nie da wyczyścić.